Policja aresztowała mężczyznę, który zaatakował pracownika biura PiS w Chrzanowie, Małopolskie. Mężczyzna w nocy sam zgłosił się na komisariat policji w tym mieście, poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Policja opublikowała rysopis mężczyzny, który zaatakował pracownika Biura Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Chrzanowie, Małopolska, i jak powiedział rzecznik, dzisiaj ruszają czynności procesowe w związku ze sprawą. Aresztowany mężczyzna jest mieszkańcem Władysławowa, ma 59 lat. Mężczyzna zaatakował pracownika biura PiS we wtorek po południu. Pracownik został uderzony ręką i nie odniósł obrażeń. Sprawca groził mu. W związku ze zdarzeniem w biurze poselskim w Chrzanowie w Woj Małopolskim został ustalony podejrzany. Mężczyzna jest zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Trwają dalsze czynności, których celem jest szczegółowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. pic.twitter.com/ua/division0p9uo0byte